Cześć wszystkim po raz drugi z pokładu Octavia RS, a po raz drugi, ponieważ jest to swego rodzaju taka kolejna część testu, który już zrobiłem, skierowana do osób, które są tym modelem bardziej zainteresowane. Pomyślałem, że może warto nagrywać takie filmy, zobaczymy, czy będę to robił częściej, a mam zamiar pokazać tutaj po prostu więcej szczegółów odnośnie samochodu, który aktualnie testuję. Ja nie chcę robić tego głównego testu, który będzie trwał 40 minut i pokażę w nim wszystko, bo uważam, że jest to troszkę bez sensu, ale skoro jest możliwość pokazania samochodu bliżej, to po prostu stwierdziłem, że mogę nagrać jeszcze jedną część i zobaczymy, jak to przyjmiecie, jeśli będziecie chcieli, to po prostu będę robił to częściej. Także zaczynamy. Jeszcze na początek chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której możecie ustrzec się przed wtopą podczas zakupu samochodu, na przykład takiej Octavii RS. I pobierając raport, który zdobędziecie szybko, łatwo i przyjemnie, sprawdzicie w prosty sposób, czy samochód nie był bity, czy nie jest kradziony, czy przebieg nie był kręcony. Pamiętajcie zatem, aby nie dać się oszukać i pobierzcie raport ze strony carvertical.com. A przechodząc do testu, odpalmy sobie samochód. Samochód oczywiście uruchamiamy przyciskiem. To co ciekawe i fajne, przesuwa mi się fotel do przodu. Że łatwiej jest po prostu wsiąść. I po uruchomieniu samochodu podjeżdżamy sobie, aby można było już jechać w swojej ustawionej pozycji. Zobaczcie troszkę na zegary. Może sobie od tego rozpocznijmy. Opcji mamy kilka. Ja najczęściej wykorzystuję tę, którą teraz widzicie. Uruchamiamy sobie samochód. On oczywiście w tej chwili już jest odpalony. Nacisnąłem drugi raz przycisk start. Ale jak widzicie, w ogóle obroty nie wskoczyły. Cały czas mamy wykorzystywany silnik elektryczny tak wyglądają dodatkowe opcje ustawienia zegarów fajny jest ten, który jest z MAPO znaczy fajny, on jest ciekawy, ja nigdy w sumie nie jeździłem na nim dłużej ale, ale po prostu fajnie, ciekawie wygląda opcji jest dużo, także każdy myślę, że znajdzie sobie spokojnie coś dla siebie no i kierownica, standardowo w Octavii nowej jest ona dwuramienna ta opcja trzyramienna ze spłaszczonym dołem myślę, że wygląda tak bardziej rasowo ja ogólnie wolę takie kierownice, ale ta dwuramienna w nowej Octavii też mi się bardzo podoba Radiem sterujemy po lewej stronie, czyli tu mamy przełączanie piosenek, tu mamy głośniej, ciszej ogrzewanie kierownicy i funkcje głosowe. Prawa strona, już bardziej od tempomatu, który ogólnie uruchamiamy w tym miejscu, ale to jest standard dla osób przyzwyczajonych do skody. Jedna mała zmiana: jak jesteście przyzwyczajeni do niemieckich samochodów, czy może samochodów, których własnością są Niemcy czy niemieckie koncerny, no to jesteście przyzwyczajeni, że tutaj mamy pokrętło do uruchamiania świateł. Nadal światło oczywiście uruchamiamy w tym miejscu, a nie przy kierownicy, ale pokrętła już nie ma, uruchamiamy je sobie przyciskiem. W ten sposób oczywiście najczęściej jeździmy na auto. Przejdźmy troszkę do tej części. Tak jak widzicie, mamy tutaj ustawienia samochodu. Nie będę wchodził we wszystkie funkcje. Najczęściej korzystamy oczywiście z przycisku mode i tego, co pokazywałem w teście, czyli mamy wariant. Elektryczny, który obecnie nie jest dostępny, bo po prostu mam rozładowaną baterię Hybryda i auto to, o czym mówiłem, po naciśnięciu auto. Możecie sobie tutaj ustawić, do jakiej wartości samochód ma nam baterię doładowywać. Zobaczcie, ja w tej chwili ustawiłem doładowywanie i silnik się już uruchomił. Także mamy już niewielkie obroty, bo po prostu chcę akumulator ładować. Może nie chcę, ale ja mu to narzuciłem. No i to, co musimy też pamiętać, klima, czyli w tym miejscu, uruchamiając przycisk klima, mamy sterowanie. No tak średnio wygodne, ale niestety tak to dzisiaj wygląda. Jest fajne miejsce na telefon. Mamy kluczyk, który też myślę, że w nowych skodach wygląda bardzo ciekawie. Tu już nie ma lipy. No, on na pewno się będzie prosto i łatwo rysował, ale sam wygląd mi się bardzo podoba. I mamy też dwa USB-C. To trzeba pamiętać też, oczywiście, bo pewnie jeszcze większość z nas może nie mieć kabla, który z dwóch stron będzie miał USB-C. Także musimy tutaj pamiętać, z tyłu jest dokładnie to samo. No i dźwignia ze zmiany biegów, która wygląda w ten sposób. Jest troszeczkę inna, ale przyzwyczajenie się do jej obsługi to jest 15 sekund. Niżej oczywiście hamulec ręczny i przycisk do uruchamiania auto hold, które też jest dzisiaj no już raczej must have. I dwa miejsca na kubki. To oczywiście też standard. Zobaczcie, jak wyglądają fotele. Ja, tak jak mówiłem, troszkę bałem się o to, czy one na pewno będą wygodne w jakiejś dłuższej trasie, ale sprawdziły się kapitalnie. To, co ciekawe, jest w nich funkcja masażu. Nie jest jakoś może mega rozbudowana, ale jest i, i działa całkiem spoko. Z fajnych rzeczy, które mamy w samochodzie, no nie będę wchodził we wszystkie opcje, ale to jest coś, co uwielbiam, czyli oświetlenie ambientę. Jest jeszcze trochę za jasno, żeby wam to pokazywać, ale można się tu naprawdę pobawić kolorami. I no w nocy wygląda to rewelacyjnie. Jeszcze wracając troszkę do zegarów. Po lewej stronie mamy stan baterii i poziom jej naładowania a paliwo oczywiście po prawej stronie także mamy niecałe pół bagu. z ciekawych rzeczy, nie wiem czy uda mi się to pokazać ale sterowanie górnym oświetleniem jest dotykowe nie ma tutaj żadnego przycisku fizycznego po prostu robimy to dotykając przycisków fajny, fajny patent, podoba mi się to a koło skrzyni też, nie powiedziałem wcześniej mamy troszkę piano black także to też pewnie najtrwalsze nie będzie a jeśli chodzi o wygląd, no to oczywiście jak to Piano Black wygląda bardzo elegancko. Dobra, wyłączamy sobie samochód i przejdźmy sobie do tyłu. Z ciekawych rzeczy, które znajdziemy z tyłu i takich troszkę nietypowych, no to jak widzicie mamy ogrzewanie tylnej kanapy, mamy też dwa porty USB-C, mamy port 230, no i fotele, które przez swoją budowę w pewien sposób mogą troszkę ograniczać widoczność. No bo zobaczcie, to jest moja perspektywa. Nie mamy tutaj zagłówka, tylko fotel, że tak powiem, z jednej bryły. Także tak to wygląda. Fajnym patentem jest ta dziurka, ale oczywiście, jak siedzi kierowca, to tutaj nic nie zobaczymy. No i to, co jest kapitalne, to oczywiście podłokietnik z cukrem zostawionym przez. Nie będę mówił kogo pojemniki na kawkę czy jakieś napoje i też ważna rzecz, pewnie dla wielu osób czyli mamy tutaj tunel. To akurat spoko rzecz. Ogólnie miejsca, tak jak pokazywałem, jest naprawdę dużo. Tutaj jest to stara, dobra Octavia. Na pewno nikt narzekał. Na miejsce nie będzie. Rzućmy troszkę okiem na samochód z zewnątrz. Zacznijmy od opon. Nie wiem, czy widzicie, ale 225x40 na, na R19. Także kawałek koła jest i gumy. No i te czerwone zaciski, które Moim zdaniem wyglądają kapitalnie, bo widać je z daleka i z tyłu, i z przodu. To jest taki fajny akcent w wersji RS. Samochód jest już mega brudny, ale rzućcie sobie jeszcze okiem troszkę na oświetlenie, jak to wygląda. Mi się podoba bardzo. Te przechodzące kierunki są kapitalne. Zobaczcie też z przodu. Naprawdę fajna sprawa. Taki patent. Ogólnie samochód, myślę, że naprawdę mega atrakcyjny. No dobra, to by było na tyle. Gasimy oktawie. W ten sposób się z nami żegna, a ja żegnam się z wami. Jeśli chcecie, aby takie filmy pojawiały się częściej, jeśli mam pokazywać coś więcej, dajcie po prostu znać, ja się postaram dostosować. I tyle, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!